Proszę pana, czy pełni pan jakieś funkcje w Polskim Związku Łowieckim obecnie? Tak, obecnie jestem przewodniczącym zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Stolecy. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego. Niczego nie ukrywając z tego. Co mi jest wiadomo. Co mi jest wiadomo. Dziękuję, można usiąść po wymianie przyrzeczenia. Proszę pana, czy pan wie, w jakiej sprawie został wezwany do tutejszego sądu? W sprawie wykluczenia kołowieckiego, wysokiego kołowieckiego zlotu. Czy pan zna przyczyny, dla których koło łowieckie zlot zostało wykluczone? Przyczyny, powody, z jakich zostało wykluczone, to było naruszenie ustawy prawo łowieckie, naruszenie aktów wykonawczych do tej ustawy i naruszenie statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Proszę pana, a czy pamięta pan, w czym się przejawiało to naruszenie przepisów ustawy, aktów wykonawczych i statutu? Tak, te wszystkie, Wysoki Sądzie, ja pozwoliłem sobie odsłuchać dzięki obecnemu tu na sali panu Stanisławowi Pawlikowi zeznania świadka Krzysztofa Knajpa, który też był członkiem zarządu okręgowego, który określał te wszystkie nieprawidłowości jako jakieś tam uchybienia, niewiele znaczące dla funkcjonowania koła. Natomiast należy zwrócić uwagę, że te uchybienia, które tak zostały określone, były poważnymi naruszeniami prawa, mianowicie wykazały to kontrole, które się ciągnęły już od 2011 roku, bo z tego co ja czytałem dokumentację, była jakaś kontrola w Warszawie w 2011 roku, która wykazała, iż koło nie prowadzi dokumentacji finansowej. Później te kontrole się ciągnęły jeszcze w 2013 roku, w 2016 roku. Była jakaś kontrola organizowana w Ciechanowie, która też wykazała brak gospodarki finansowej w tym kole. Kontrole, które ja miałem możliwość zapoznania się z nimi, z protokołami z tej kontroli, wykazywały również na przykład przyjmowanie członków do koła, jako nowych członków, przyjmując od nich wpisowe o różnych wartościach, gdzie statut Polskiego Związku Łowieckiego wyraźnie określał, iż wartość wpisowego jest określona jako 10-krotna wartość składki członkowskiej, ale uchwała nie przekraczająca tej wartości, ale uchwalana przez walne zgromadzenie koła. Nie wiem, jakie uchwały były danego zgromadzenia koła, iż że składki takie były przyjmowane w różnej wartości. Kontrole również wykazały, iż składki te, mimo iż były wręczane zarządowi koła, nie były zaksięgowane w tym kole, a w momencie, kiedy pojawiała się kontrola, wręcz proszono tych przyjętych do koła o wypełnianie jakichś dokumentów, które potwierdzały wykonanie prac na rzecz koła, które następnie skosztorysowywano na kwotę taką, jaką chciano i określano kwotę w takim kosztorysie. Nie był zespołowany żaden zespół kosztorysujący. Tak odbywały się przyjęcia do tego koła. To jest jedno z tych niewielkich uchybień. Mało tego, były też wystawiane przez zarząd koła odstrzały w tym kole łowieckim, które były na przykład dla dwóch obwodów, był wystawiany jeden odstrzał, co stanowi poważne naruszenie, gdyż grozi to przekroczenie rocznych planów łowieckich i brakiem kontroli. To są generalnie drogi ścisłego zarachowania i brakowało tu kontroli na gospodarkę łowiecką i pozyskanie tej zwierzyny. Również padło tutaj na tej sali stwierdzenie, iż koło łowieckie zlot było na minusie. Zastanawiającym dla mnie jest fakt, jeżeli koło dysponuje bardzo dobrymi obwodami, jak tutaj zeznano, gdzie pozyskanie jelenia odbyła się na wysokości 90 osobników, zaistniała pomyłka, bo to akurat było 110 osobników, przynajmniej za ostatnie lata dla tych dwóch obwodów, to przyjmując nawet średnią wartość i średnią wagę tej puszy jelenia 100 kg, myślę, że ci, co znają ten temat łowiecki, będą wiedzieli, o czym mówię, przyjmując wartość średnią tuszy 100 kg, gdzie byk nawet osiągnął 190 kg i cenę, którą mamy dzisiaj, a te ceny są zaniżone w stosunku do lotów biegłych, jeśli chodzi o ceny skupu zwierzyny dziko żyjącej. Mamy jelenia na poziomie 7 zł. To już no, wychodzi w tym bilansie, nie będąc ekonomem, mogę stwierdzić, iż koło ma przychód 70 tysięcy złotych z samego jelenia. A gdzie są jeszcze dziki, gdzie są jeszcze sarny? Więc przychody tego koła były bardzo znaczące, a świadek tu zeznawał, iż koło było na minusie.
No, chciałbym zadać pytanie, gdzie są wobec tego pieniądze tego koła? Oczywiście padło tu stwierdzenie, że polewka żarowa, że zagospodarowanie łowiska, tylko przy czym trzeba zwrócić uwagę, że koło spowiada się z tego w rocznych planach łowieckich, ponieważ tam jest wpisywana kwota, jaką wydatkuje, jaką planuje na zagospodarowanie łowiska. I tak na przykład w 2016 roku były to kwoty na poziomie 23 tysięcy złotych. Więc nie rozumiem tego bilansu u jednego koła łowieckiego z LOT. Jeśli chodzi o wypłacanie odszkodowań rolnikom, również odbywały się, i to wykazały też kontrole, odbywały się z opóźnieniem nawet 4-miesięcznym. I tu zeznania świadka, które słyszałem, iż należało poczekać do września, żeby poznać jakąś cenę. No nie, te ceny są zbóż znane. Można zawsze spojrzeć, albo są to ceny skupu, albo ceny rynkowe zbóż. I wypłata odszkodowań zgodnie z rozporządzeniem z 8 marca 2010 roku, które obowiązywało wówczas, kiedy to koło funkcjonowało, powinna następować w terminie 30 dni. Nie tak, jak to zeznał świadek zgodnie ze statutem, bo w statucie akurat tego nie ma. Co jeszcze mogę powiedzieć? Te dokumenty, które były dostarczane do kontroli, nawet jeśli chodzi o dokumenty jakieś księgowe, które były cząstkowo dostarczane, też wskazywały na nieprawidłowości, gdzie na przykład skarbnik koła wystawiał rachunki za zakup jakichś towarów, a nie wystawiał tych rachunków sprzedającym. To też pozostało wykazywane. Tak samo organizacja polowań kierowych. Nie zgadzała się na przykład organizacja polowań zbiorowych w tym kole z planem, który jest przedstawiany i uzgadniany w zarządzie okręgowym, czy nadleśnictwach, czy gminach. Nie wiem dlaczego, wydaje się, że wynikało to z pewnego bałaganu dokumentacyjnego w tym kole. Odstrzały też były dublowane. W odstrzałach było brak terminów tych odstrzałów, więc tak naprawdę odstrzał wystawiając członek zarządu tego koła wystawiał, nie wiem czy bezterminowo, generalnie kontrole wykazały, że pojawiały się odstrzały, na których nie było terminu takiego odstrzału. Więc ja myślę, że tego rodzaju uchybienia nie były uchybieniami płachymi, dlatego też stanowisko, jakie zajął organ Okręgowy Rady Łowieckiej, zgodnie z paragrafem 76 obowiązującego statutu, było według mnie zasadne. Pamiętajmy, że Okręgowa Rada Łowiecka była organem demokratycznym, została zlikwidowana nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, ale generalnie to ona, jako zgodnie z kompetencją statutową, czyli tym paragrafem 127 punkt 13, była jedynym organem władnym wykluczyć koło łowieckie zła. Zgodnie z paragrafem 76 to uczyniło. Co więc? Projekt uchwały przygotowywał Prezydium Rady, bo Prezydium Rady składało wniosek na Okręgowej Radzie Łowieckiej o wykluczenie koła łowieckiego z LOT. Zarząd Okręgowy jako organ nadzorujący nie miał takich uprawnień, dlatego też z nich nie skorzystał. Należy jeszcze zwrócić jedną rzecz uwagę, że zasiadający w ówczesnym zarządzie okręgowym członek tego koła z LOT, mianowicie zeznający tutaj świadek, kolega Krzysztof Knajp, którego zresztą sobie bardzo cenię. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż będąc w tym zarządzie, też nie uczynił żadnych działań jako organ nadzorujący, żeby pomóc swojemu własnemu kołu. Powiem więcej. Generalnie protokoły z kontroli tego koła łowieckiego były w zarządzie okręgowym i były dostępne, więc wiedza ta była w każdej chwili dostępna dla członków zarządu. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, ówcześnie funkcjonujący, jako organ nadzorujący, powinien podjąć jakieś działania nadzorcze i koordynujące wobec tego koła. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarząd ten, może nie oczerniając go oczywiście, ale sztukę nie robienia niczego osiągnął do perfekcji.
dlatego gdyż jak ja go przejąłem, ten zarząd, to ilość uchwał podejmowanych w ciągu roku przez zarząd okręgowy jest na poziomie 100. Natomiast ówczesny zarząd okręgowy podejmował w ciągu 2016 roku uchwał 8 przez cały rok, w 2015 roku uchwał 17. Trudno wobec tego przy podejmowaniu decyzji przez zarząd okręgowy ówcześnie działający oczekiwać jakichkolwiek działań w trybie nadzoru, jeżeli decyzji podjętych przez zarząd było tak mało. A pamiętajmy o tym, że wszelkie decyzje podejmowane przez zarząd okręgowy są decyzjami ciała kolegialnego i powinny być podejmowane w drodze uchwały. Więc tutaj wydaje mi się, że praca tego zarządu była, można było ją ocenić negatywnie. Myślę, że dzisiaj ta sytuacja się zmieniła i ten tryb nadzorczy funkcjonuje dużo lepiej nad kołami łowieckimi. Proszę bardzo. Chciałam Pani zapytać, od kiedy pełni Pan funkcję w Zarządzie Okręgowym w Ostrołęce? Dokładnie zostałem powołany od 6 lutego 2017 roku. A wcześniej czy pełnił Pan jakąś funkcję? Byłem w ogóle związany z Polskim Związkiem Łowieckim. A czy zna Pan w związku z tym wyniki kontroli z 2016 roku powodowego koła SOP? Były dwie takie kontrole. Tak. Wyniki tej kontroli znalazły się we wniosku postawionym przez Prezydium Rady Okręgowej Rady Łowieckiej. I co z, oczywiście poza tym, o czym Pan powiedział już, przebijało się tak bardzo wyraźnie z tych naruszeń, które były w kole? Co w tych protokołach wyraźnie stwierdzono jako rażące naruszenie prawa? Nie pamiętam. Tych przemian było tak dużo, że można było to dzisiaj czytać, że to dosyć było. A wie Pan może, dlaczego była aż dwie kontrole w 2016 roku? Czym to było spowodowane? Znaczy myślę, że chociażby tym, że jeżeli przeprowadzamy kontrolę w kole i wskazujemy te wszystkie nieprawidłowości, to po to jest robiona druga kontrola, jako rekontrola, żeby wykazać, czy koło zrobiło i podjęło jakiekolwiek działania naprawcze, czy też nie. A ponieważ wiem, że w tej drugiej kontroli ponowiły się znowu nieprawidłowości, dlatego należy uznać, że koło generalnie nie wykonywało zaleceń statutowych i funkcji, które powinno pełnić jako członek Zrzeszenia Polskiej Związku Łowieckiego. Proszę Pana, te zarzuty uchybienia bardzo poważne, które Pan mówił, zeznał, czy one utrzymywały się w 2017 roku, kiedy Rada Okręgowa zdecydowała o wykluczeniu koła i Naczelna Rada Łowiecka, czy one już zanikły w 2017-2018 roku, czyli kwestie wpisowania, kwestie gospodarki łowieckiej? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo w 2017 roku nie była przeprowadzona kontrola. Ale ja nie pamiętam. Dobrze. Ile jest kół łowieckich w okręgu w Ostrołęce? Znaczy ta sytuacja się zmienia, ponieważ teraz zarządzają się nowe koła zawodowe z nowelizacją ustawy prawa łowieckie. I w chwili obecnej mamy 73 koła, które funkcjonowały. To są koła, które są zamiejscowe i miejscowe oraz jest 10 kół nowych, które powstały. Przy czym tutaj zaznaczę jedną rzecz, iż koło wojskowe, koło łowieckie ZOO było kołem warszawskim, a więc zgodnie z właściwością terytorialną pod nadzorem Zarządu Okręgowego w Warszawie, ale z tego co ja mam informację, bo kiedy rozpoczęły się kontrole w tym kole i wykazano tam nieprawidłowości, koło uciekło spod jakby jurysdykcji Zarządu Okręgowego Warszawy do Zarządu Okręgowego w Ostrołęce. Powód zmiany siedziby tego koła nie jest mi znany. Takie decyzje zostały podjęte na danym stanowisku. Chciałam spytać, czy w odniesieniu do innych kół były podejmowane jakieś działania takie polegające na wykluczeniu koła? Tak, oczywiście. Jakie to były koła? Czy Pan sobie przypomina? I za co się wyklucza w Ostrołęce koła? Znaczy,
Pytanie, za co się wyklucza koła, to określa statut, bo statut precyzuje. Ale chodzi o praktykę. Jakie to były inne koła na przemysł? To znaczy, powiem tak, generalnie jeśli chodzi o działania nadzorcze wobec innych kół, nie wiem, czy mogę tutaj wymienić nazwy tych kół, ale były dwa takie koła w okręgu ostrzeleckim. Tylko, że będzie to podane do publicznej wiadomości przez portal Łowiecki.pl, więc wolałbym tego nie robić. Były dwa takie koła łowieckie w okręgu ostrołęckim, gdzie podjęto działania nadzorcze, gdzie zarząd okręgowy zwoływał siebie nadzwyczajnie walne zgromadzenia, robiąc tam, zaprowadzając powiedzmy porządek w kole łowieckim. Zgodnie z prawem i zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnątrzorganizacyjnymi Polskiego Związku Łowieckiego. W dwóch takich kołach podjęto takie działania, te koła dzisiaj funkcjonują dobrze, a nawet niektóre bardzo dobrze. To co się takiego stało, że nie można było takich działań zorganizować w stosunku do pomorowego? Ja nie pracowałem wtedy, kiedy należało zastosować tych nadzorów z tych koła, a pracę z rządu, którym zasiadał wówczas członek tego koła ZOR, przedstawiłem już na pisemnie. Czy strona powodowała pytania? Tak. Powiedział Pan, że pojawiły się, z tego co się Pan zapoznał, pojawiły się jakieś uchybienia już w 2013 czy też wcześniej. Czy ma Pan wiedzę, jakiego rodzaju to było uchybienie? Czy to były uchybienia, które powinny być naprawiane przez samo koło ZLOT, czy też powinny być w trybie nadzoru naprawiane przez zarząd okręgowy? Jakiego rodzaju były uchybienia? Czy to były uchybienia, które były powielane później w poprzednich kontrolach, czyli znowu ta gospodarka finansowa, koła gospodarka łowiecka, koła, która była prowadzona z naruszeniem prawa. Natomiast należy zaznaczyć, że to koło łowieckie jest członkiem zrzeszenia, które ma osobowość prawną, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i swoje czyny, więc to koło łowieckie powinno podejmować takie działania, jeżeli wskazuje się temu kołu nieprawidłowości, które należy poprawić. Czy tam były wskazane jakieś zalecenia pokontrolne, które miały być, były skierowane bezpośrednio do zarządu koła? Na pewno, znaczy nie pamiętam dokładnie jakie zalecenia, bo musiałbym mieć te protokoły dzisiaj przed sobą, natomiast wiem, że koło łowieckie ZLOT już jak ja podjąłem pracę w zarządzie okręgowym prezentowego stronę, zwróciło się do mnie pismem, że zgodnie z zaleceniami z protokołu kontroli zwracają się o wyrażenie zgody na poinformowanie członków o wynikach tej kontroli drogą korespondencyjną, a nie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Oczywiście taką zgodę udzieliłem, gdyż uważałem, iż lepszym rozwiązaniem jest poinformowanie członków koła poprzez pisemną korespondencję, gdzie każdy może usiąść i przeanalizować ten materiał, niż poinformowanie na nadzwyczajnym walnym, które odbywa się w przeciągu 2 godzin i wiele osób nie zrozumie nawet, jakiej rangi są to uchybienia. A czy w związku z tymi prowadzonymi, mamy jakąkolwiek wiedzę, czy w związku z tymi prowadzonymi kontrolami były podejmowane jakieś działania dotyczące wstrzymania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do członków zarządu koła, czy też jakiekolwiek inne działania, no nie wiem, mówił Pan tutaj o jakichś nieprawidłowościach finansowych, no to zawiadomienie jakichś odpowiednich organów państwa o tych nieprawidłowościach, które Pana zdaniem zostały wówczas stwierdzone. Czy były jakieś podejmowane działania? Zawiadomienie organów ścigania nie były wykonywane, przynajmniej nie przez zarząd okręgowy, to za tego stolice. Natomiast postępowanie wewnątrzorganizacyjne zostało uruchomione przez zarząd okręgowy PZPR w Ostrołęce wobec członków zarządu tego koła. Osobiście skierowałem taki wniosek do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. Czy ma Pan jakąkolwiek wiedzę, na jakim to jest etapie? To nie mam wiedzy, jeśli chodzi o pracę okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. Wiem tylko, że po nowelizacji ustawy prawo łowieckie ten okręgowy rzecznik dyscyplinarny został zmieniony. Został wybrany inny rzecznik. Wiem natomiast, że tamten był bezpośrednio związany z kołem łowieckim ZLO. Pierwszy był zapraszany jako gość, który pomagał w tym kole. Czy ma Pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, że koło ZLOT otrzymało jakieś wyróżnienia w tym okresie, o którym pan mówił, 2013-2016 rok, 2017 rok? Tak, złoty medal za zasługi dla łowiectwa. A kiedy to było? Za zasługi dla łowiectwa. Kiedy? Pamięta Pan, kiedy to było? W którym 15 roku? 16. Czy uważa Pan, że nadanie takiego medalu, złotego medalu za zasługi
kołu, które w Pana przekonaniu już w 2011, 2013 i późniejszych latach wykonywało tyle nieprawidłowości, nie jest jakąś pewnego rodzaju rozbieżnością? Nie uważa Pan, że tutaj mamy jakiś dysonans, jeżeli chodzi? Uważam, że to jest odpowiedzialność karna z artykułu 271 Kodeksu Karnego wobec tego, który poświadcza nieprawdę. Jest to odpowiedzialność człowieka wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli ktoś poświadczył wniosek o odznaczenie za zasługi dla łowiectwa, dla koła, które miał wiedzę, że miał takie uchybienia nieprawidłowości, to uważam, iż taki wniosek, który został sporządzony jako wniosek koła idealnego, nie powinien być potwierdzony jako prawdziwy dany w tym wniosku. Czyli Pana zdaniem osoby, które miały wpływ na przyznanie tego medalu, powinny, nie wiem, jakie osoby miały wpływ, ja nie miałem wpływu na to. Gdybym dzisiaj trafił do mnie wniosek takiego koła, który ma jakiekolwiek postępowania, na pewno nie nadałbym biegu sprawie dalszej biegu sprawy. Na pewno nie potwierdziłbym. Co to znaczy, że ma jakieś postępowania? Może Pan to wyjaśnić? Postępowania dyscyplinarne wobec tego koła. Postępowania dyscyplinarne wobec koła, pokontrolne, kontrolne, tryby nadzorcze zastosowane wobec koła. Jeżeli to wszystko we wniosku o odznaczenie się nie znajduje, to znaczy, że albo zatajamy prawdę, albo poświadczamy nieprawdę. To czyli a z punktu widzenia takiego proceduralnego, to jeżeli się kapituła przyznaje takie oznaczenie, to powinna to badać i powinna mieć te wszystkie materiały. No, tak to wygląda proceduralnie? Nie, obiekt, jeśli chodzi o wnioski, jest następujący. Wniosek o oznaczenie do koła został skierowany, z tego co mi wiadomo, przez walne zgromadzenie tego koła. I walne zgromadzenie w związku z obchodami jubileuszu chyba podjęło taką uchwałę o nadaniu, skierowaniu wniosku o oznaczenie złotym medalem za zasługi dla polskiego łowiectwa. I dopiero wówczas taki wniosek, jeżeli trafia, to właśnie dane z tego wniosku zostają potwierdzone przez zarząd okręgowy. Dlaczego zarząd okręgowy potwierdził dane w tym wniosku, nie wskazując na nieprawidłowości w tym koło, ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ ja z tym zarządem nie pracowałem, a kiedy podjąłem działalność w zarządzie okręgowym, dwóch panów z tego zarządu rozstało się z funkcjami pełnionymi w tym zarządzie. A może Pan wyjaśnić, dlaczego skoro takiego rodzaju... Dwóch panów oczywiście przepraszam na mój wniosek, bo jeden zrezygnował sam. Tego panu bardzo sobie cenię, chciałem, żeby został w tym zarządzie, natomiast jeden z panów to był członek koła łowieckiego ZOP, który uważałem, iż merytorycznie jest nieprzygotowany do pracy w tym zarządzie z uwagi na nieznajomość przepisów wewnątrzorganizacyjnych w Polskim Związku Łowieckim. Drugi pan z kolei, który zasiadał w tym zarządzie, nie dysponował czasem, ponieważ z uwagi na ciągłe przebywanie za granicą, nie brał udziału w posiedzeniach zarządu. A uważam, że po to przyjmuje się zarząd okręgowy, czyli ten zarząd okręgowy robi coś dla siebie i dla tego okręgu, a nie istniał sam na siebie. Czy skoro tego rodzaju nieprawidłowości występowało już wcześniej, może Pan powiedzieć, dlaczego wcześniej żadne konkretne działania zarządu okręgowego nie były podejmowane w stosunku do koła? Jeszcze raz powiem. Jeżeli były zalecenia pokontrolne, jeżeli były te protokoły, o których Pan mówi, to były takie istotne uchybienia, dlaczego wcześniej jakieś działania nie były podejmowane w stosunku do koła złota? Przez zarząd okręgowy w trybie nadzoru? To należy zadać to pytanie temu zarządowi okręgowemu, który wtedy funkcjonował. Ale czy... Czyja to była kompetencja? Czy to była zarządu okręgowego tych działań naprawczych, czy też była to kompetencja? Nie, powiedziałem na to pytanie raz, że działania naprawcze były wskazane koło łowieckiemu. Koło łowieckie, które ma kontrolę jedną, drugą, trzecią, czwartą, powinno się do tych wskazań ustosunkowywać i naprawiać. Ustosunkować się do zarządu okręgowego, że koło łowieckie naprawiło to. Ja wiem, że takie ustosunkowanie jedno wpłynęło, gdzie w większości odniesień było napisane bez komentarza, więc nie wiem, jak funkcjonowało koło. A czy były podejmowane w 2016 roku po tych kontrolach przez zarząd koła ZOT jakieś działania naprawcze po tych dwóch kontrolach w 2016, które była w ostatnim grudniu? Z tego co wiem, to odbywał jakieś spotkanie łowcze, uczestny łowcze okręgowy na walnym czy nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu tego koła, gdzie był zaproszony i myślę, że wówczas jako ten przewodniczący zarządu powinien tak wskazać działania temu kołu,
żeby to koło zaczęło funkcjonować może lepiej, że nie był w stanie się nauczyć, jak należy postępować zgodnie z przepisami wewnątrzorganizacyjnymi PZT. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to brak było jakby komunikacji z dwóch stron i nie brał udziału w dalszym posiedzeniu chyba tego danego. Ale nie jestem w stanie sprecyzować, ja tam nie byłem obecny. Jest to zasłyszana informacja. A czy tam w tej zalecenie pokontrolnym były wskazywane terminy dotyczące dokonania tych działań? Ma pan taką wiedzę? Nie pamiętam. A jak to wygląda przy tego rodzaju kontrolach? Czy wskazuje termin do wykonania konkretnych działań? No, Wysoki Sądzie, generalnie nie da się wskazać wszystkich terminów, no bo jeżeli ktoś nie prowadził przez ileś lat gospodarki finansowej, no to trudno, żeby wskazać termin, do kiedy mają prowadzić. No, powinien prowadzić niezwłocznie, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, iż koło łowieckie dysponując mieniem Skarbu Państwa, powinno się rozliczać ze Skarbem Państwa, jeśli chodzi o przychody. Nie wiem, jak wyglądało rozliczanie z Urzędem Skarbowym koło łowieckiego z roku. Nie mam takiej wiedzy. Czy ma pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jacy są członkowie koła DZIK albo koła Kamionka, które nas aktualnie dzierżawi te obwody, które wcześniej należały do koła ZLOT? Jacy są? Myślę, że nie są. Ale czy oni są członkami zarządu okręgowego albo jakimiś innymi funkcyjnymi, tak nazwijmy, w Polskim Związku Łowieckim? Tak, w Polskim Związku Łowieckim członkami koła łowieckiego może być każdy, kto ma uprawnienia do tego, do polowania, które nabył uprawnienia do polowania, czy to podstawowe, czy selekcjonerskie. I nie ma nigdzie wymogu w statucie wskazania miejsca zatrudnienia członka koła łowieckiego. Dlatego ja nie dysponuję nawet wiedzą, czy pracował w piekarni, czy pracował w cukierni, czy pracował jeszcze gdzieś indziej. Nie ma takiego wymogu. Paragraf 32 ówczesnego statutu wskazywał dokładnie 5 punktów przy założeniu koła i wszystkie te 5 punktów, które koła składały i spełniły, były rejestrowane. Nie było podstawy nie podjęcia uchwały o rejestracji takiego koła, jeżeli zostały spełnione wymogi określone w paragrafie 62 ówczesnego statutu. Czy uczestniczył pan w jakikolwiek sposób w wydaniu i pisaniu uzasadnienia uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce z kwietnia 2017 roku? Oczywiście, że tak, ponieważ byłem zaproszony tam jako gość. Tak jak zresztą poprosiłem cały zarząd o obecność na tym posiedzeniu i też zaproszenia takie zostały skierowane przez prezydium Okręgowej Rady do całego zarządu. Szczerze, na tym posiedzeniu złożyłem wnioski o odwołanie dwóch członków zarządu okręgowego. Dlatego skorzystając wówczas z paragrafu 9 ustęp 1 punkt 3 statutu, miałem prawo wypowiedzieć się w swojej sprawie przed podjęciem uchwały, czyli rozpatrzeniem wniosku przez Okręgową Radę Łowiecką. Ale czy uczestniczył pan potem w sporządzaniu uzasadnienia i samej uchwały? Formalnie. W wykluczeniu koła z lotu. Powiem tak, czy uczestniczyłem? W zakresie, który pozwalał statut Polskiego Związku Łowieckiego, a statut pozwalał mi na uczestnictwo z głosem doradczym, tak by wszelkie procedury, które wykonywała Okręgowa Rada Łowiecka, pamiętajmy, że był to organ społeczny, były dokonane zgodnie z obowiązującym prawem. I takim głosem doradczym miałem prawo służyć. Natomiast pamiętajmy też o tym, że wykluczenie koła ZLOT było jak najbardziej demokratyczne, odbyło się w wyborach tajnych, i każdy członek Okręgowej Rady Łowieckiej, tak jak to w Sejmie czy w Senacie, mógł podjąć decyzję według własnego sumienia po analizie tej dokumentacji, z którą się zgadzał. Dobrze, a czy na tym posiedzeniu przedstawiciele koła ZLOT przedstawiali swoje stanowisko, mieli taką możliwość w pewnym zakresie? Tak, przedstawiał obecnie na sali prezes Polskiego ZLOT Jacek Lenkas. Panowie, dopuścić dowód z przesłuchania stron z ograniczeniem do strony powrotowej. Uchwała została wręczona w sposób, wrzucona do skrzynki listami, niepodpisana, w zwykłej kopercie, bez pieczęci, bez daty. I na samym dole był podpis prezesa pan Gdula, już nie pamiętam imienia. Proszę pana, czyli ta przesyłka nie była przez za pośrednictwem poczty, tylko tak bezpośrednio wrzucona do skrzynki. A skąd pan wie, że była to data 26 października?
Zapisałem sobie główkiem na tym. To pan fizycznie wyjmował tą książkę? Ja wyjmowałem, tak sobie zapisałem oczywiście do korespondencji, do książki korespondencyjnej użyłem. Proszę pana, od kiedy pan należy do koła łowieckiego ZLOT? Można powiedzieć, od kiedy tylko mogłem, od 18 roku życia, to był bodajże 2006 rok przyjęcia jego. Proszę pana, czy panu coś wiadomo na temat kontroli, które były przeprowadzane w kole łowieckim z LOT-em, w szczególności, czy były tam jakieś zalecenia pokontrolne i czy one były wykonywane? Tak, znam doskonale protokoły wszystkie tych kontroli. Jak młody zarząd, który wyszliśmy w 2016 roku, chcieliśmy podjąć szereg czynności naprawczych, niestety uniemożliwiano to retorycznie. A kto uniemożliwiał? No właśnie zarząd w Ostrołęce. Mianowicie na jednym z walnych zebrań łowczy okręgowy unieważnił. Jan Szpunar unieważnił nam walne zgromadzenie, na którym było zwołane zgodnie ze statutem, gdzie chcieliśmy właśnie rozmawiać, podjąć szereg czynności naprawczych. No niestety uniemożliwiono pan to. A z jakiego powodu zostało unieważnione to walne zgromadzenie? Było unieważnione z tego tytułu, że właśnie jedna z osób członków tego koła nie została powiadomiona, a my żeśmy informowali zarząd okręgowy, że została właśnie przyjęta niezgodnie ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego i nic nie przedstawili nam żadnych informacji, które miałyby świadczyć, że została przyjęta zgodnie ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego. Nie została ona poinformowana po prostu. Naszym zdaniem oczywiście nie była na początku naszego koła, nie została poinformowana. Czy pan potrafi jeszcze powiedzieć, jakie były działania naprawcze wykonywane przez koło ZLOT po tych kontrolach? Na wszystkie te protokoły chciałbym powiedzieć, że na wszystkie te protokoły pokontrolne odpowiadaliśmy na piśmie, składaliśmy były odpowiedzi. Odkąd pan wchodzi w skład zarządu koła? Tak. Ale wcześniej z tego co mi wiadomo też były odpowiedzi były kierowane. W związku z tym, że w pierwszej kontroli mieliśmy zarzucane punkty, niektóre z 2013 roku z kontroli tamtejszej, stwierdziłem, zaczerpując wcześniej informacji u prawnika, że 80% z 2013 roku uchybień, które znajdują się w protokole z Głównej Komisji Rewizyjnej, nie należą do kompetencji zarządu koła, ale do organu wyższego w formie uchylenia. I my nie mogliśmy, na przykład w 2013 roku, czyli mamy zarzucane źle przyjętych członków koła, nie mogliśmy tego zrobić jako koło. Co mieliśmy członkom powiedzieć? Macie na własną prośbę zrezygnować, a my was poprawnie przyjmiemy. W formie stosowna, zasadna powinna być forma uchylenia przyjęcia członków, a my jako zarząd moglibyśmy wtedy ich jeszcze raz przyjąć z zachowaniem wszelkich poprawności. Dalej w protokołach mamy zarzucane niegospodarność finansową i różne sumy przyjmowania członków do kół. W związku z tym różne sumy, jeżeli mówimy o 70 zł, że to jest różna suma, no to mnie to przeraża, bo suma znacząca to jest suma 1000, 2000, 5000 zł. Szczególnie, że niektóre osoby no jakby nie miały pieniążków i na rzecz koła mogły to w sposób fizyczne wypełnić i ustalając, że taka czynność, taka praca jest warta tyle i tyle, no to Wysoki Sądzie, no cóż możemy powiedzieć na ten temat, no zarzuty zarządu okręgowego wyglądają tak, szczerze mówiąc, na wyrost, ale odnosząc się do ostatniego tego protokołu, przedostatniego, to jak spotkałem się po raz pierwszy z łowczym okręgowym, powiedział, że zastanowi się nad rozwiązaniem tego problemu Jan Szpunar. Umówiłem się dosłownie z nim za 2-3 tygodnie. Było to na pewno w okresie miesiąca. Powiedziałem, że chcielibyśmy zwołać nadzwyczajne... chciałbym poinformować wszystkich członków bo takie było zalecenie o protokole z 2013 roku. Powiedział, że absolutnie, jak wspominał tutaj pan Jenok,
łowczy poprzedni powiedział, że absolutnie nie pozwala mi na przedstawienie listowne wszystkim członkom koła protokołu z 2013 roku i tego ostatniego, przedostatniego, przepraszam. Powiedział, że muszę zwołać nadzwyczajne walne i na tym nadzwyczajnym walnym dopiero mogę to odczytać. Powiedziałem, że to będzie trwało. On powiedział, tak, niech to trwa. W związku z tym zwołaliśmy nadzwyczajne walne. Mieliśmy problem z jedną osobą, ewidentnie źle przyjętą, za czasów no, poprzedniego zarządu, a właściwie też córkę poprzedniego prezesa. I w związku z tym wystosowałem pismo do łowczego okręgowego Jana Szkunara, w którym poprosiłem o wyjaśnienie statusu pani Moniki Marczak, córki prezesa. Jan Szkunar nie potrafi odpowiedzieć. Powiedziałem, że nie posiadamy żadnego ani deklaracji członkowskiej, ani uchwały zarządu okręgowego, że ta osoba została przyjęta w oczach członków. Nie mieliśmy też nawet sumy na początku pieniążków zaksięgowanej. No, okazało się, że pieniądze zostały wpłacone, ale takiej uchwały nie było. I prosiłem łowczego okręgowego strony, aby zajął stanowisko, czy wezwanie tej pani Moniki Marczak na nadzwyczajne walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne koła ZLOT powinno się z jej osobą odbyć, czy nie. Powiedział, że nie, po czym zwołaliśmy nadzwyczajne walne, przyjechał pan łowczy okręgowy Jan Szkunar z ówczesnym prezesem okręgowej komisji rewizyjnej i zakwestionował, że nie dopuściliśmy pani Moniki Marczak do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym. Ba, ta pani Monika Marczak była na sali, właściwie to była ze swoim tatą w oczekiwaniu na łowczego okręgowego i na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Została poinformowana podczas tego spotkania, właściwie się nawet nie rozpoczęło nadzwyczajne walne, że jeżeli jest fizycznie i została pominięta, chociaż łowczy okręgowy zapewnił, że mamy jej nie zawiadamiać, to może uczestniczyć. Nie widzimy problemu. Łowczy okręgowy w tym momencie powiedział, że możemy sobie robić co chcemy, to walne nadzwyczajne, nawet jak się odbędzie, a on był fizycznie i ta pani była fizycznie, będzie przez niego uchylony. Ja rozumiem, że może być uchylony, ale jeżeli jest strona, która kompetentnie, działając zgodnie z prawem łowieckim i statutem PZL, mówi, że tej osoby po analizie dokumentów, jakie posiadają w zarządzie okręgowym w Ostrołęce, mówi, że tej osoby nie muszę powoływać, po czym przyjeżdża i mówi, że nie została powołana i na tej podstawie to nadzwyczajne walne nie może się odbyć, to ja wtedy zapytam. Na samym końcu łowczy okręgowy no, zasugerował mi, że będziemy mieli problemy, tak? Został odwołany, ludzie gdzieś na zewnątrz mają świadomość, za co został odwołany, był nieskuteczny w likwidacji naszego koła. Został powołany Paweł Jenoch, tutaj dzisiaj obecny, człowiek, który w ogóle nie miał pojęcia, ale był dobrym egzekutorem swojego brata, bliźniaka, przyszłego za dosłownie 10 miesięcy szefa Polskiego Związku Łowieckiego. Nasze uwody w Wysokim Sądzie o tyle są atrakcyjne, leżą blisko Warszawy. Dokumentacja finansowa została złożona w Zarządzie Okręgowym w Ostrołęce, w Wysokim Sądzie. W Zarządzie Okręgowym w Ostrołęce nie pracuje ani biegły rewident, jest pani księgowa, teoretycznie pani księgowa, nie wiem czy z wykształcenia, czy po kursie, która miałaby zająć się analizą dokumentów, no dziwnie określić, jeszcze miałaby ich określić wartość. Więc wspomniałem swego czasu łowczemu okręgowemu, że jeżeli uważa, że nasze dokumenty finansowe podlegają negacji, to bardzo proszę, my na własny koszt możemy zapłacić biegłemu rewidentowi, czyli firmie zajmującej się analizą dokumentów i taki protokół z tych dokumentów przekazać. Okazuje się, że po mojej następnej wizycie w zarządzie okręgowym w Ostrołęce dostałem 30% sekretariatora z dokumentami finansowymi. Te dokumenty zostawały... Czyli te cztery kartony, które Państwo dostarczyliście, a Pani powiedziała, że są tylko dwa.
Wysoki Sądzie jeszcze była taka, no były dwie takie sytuacje, gdzie proszono mnie o dowiezienie dokumentów. Jak mogę dowieźć dokumenty, które zostały już dowiezione? Czyli twierdzi Pan, że wszystkie dokumenty, którymi dysponował Wasze koło, zostały złożone? Wysoki Sądzie, ja nie twierdzę, ja to osobiście zawiozłem. Postawiłem w korytarzu, gdzie Pani mnie chlujnie powiedziała, że mnie tutaj postawić. Ja mówię, ale jak w korytarzu, gdzie ludzie chodzą? Tak tutaj. Ja mówię, ale jak coś by zginęło, proszę zostawić. No jeszcze tak, w sposób taki, no może nie miły, tak? Ja rozumiem, to są dokumenty do kontroli, więc je wieziemy w jakieś miejsce, składujemy, tak? Przynajmniej, żeby Pani potwierdziła. Była taka rozmowa z Panią Wiśniewską, z Panią Haliną Wiśniewską, mówiła, Pani Halinko, te dokumenty, które przywiozłem, jest ich dużo, to jest wszystko. Pani, bo po raz pierwszy się spotkałem z kontrolą jako prezesowa, tak? Parafujemy te dokumenty, dosłownie nie powiedział, że jestem panią. Ja rozumiem, 1000 stron, 2000, no 4000 stron karty. Ona, jak ja sobie to wyobrażam? A jak ja sobie wyobrażam przywieźć komplet dokumentów, odebrać 30, no powiedzmy 40% usłyszeć, że nie wszystkie dokumenty zostały przywiezione. Okej, okay. Jeżeli byśmy parafowali te strony, no, można byłoby się odnieść. Proszę Pana, jeśli chodzi o księgę polową, czy były jakieś zastrzeżenia? Mieliśmy na początku, tak jak tutaj kolega stwierdził, wcześniej w zarządzie występowała jedna książka polowa. Mówimy o obwodzie, który graniczy ze sobą, bo posiadaliśmy 3 obwody łowieckie, w Płońsku, koło Płońska i 2 koło Wyszkowa. Dzieliła je tylko droga gminna, w związku z tym faktycznie mieliśmy jedną książkę wieś w łowisko, ale dodatkowo w Wysokim Sądzie mieliśmy tablicę w naszej ostoi, gdzie był stan zwierzyny wpisywany. To nie było tak, faktycznie. Książka, no, jako regulamin tak, do prowadzenia, wypisywania myśliwych, no, była jakby, no, w wersji 50%, ale stan zwierzyny pozyskany z danego obwodu był rozpisywany zawsze na tablicy jako podgląd. Każdy jeden myśliwy, który przychodził wypisać się, to chociaż na początku jedną książkę, miał stan wiedzy, co zostało do odstrzelenia, na którym obwodzie. Później wprowadziliśmy drugą książkę, gdzie też ją zawiozłem osobiście i na podstawie tego, inaczej, znowu odniósł się łowczy okręgowy, a właściwie okręgowa komisja rewizyjna do tego, że nie ma drugiej książki. Na własne oczy je wziąłem ze stoi, zostawiając karteczkę, że dwie książki wyjeżdżają do kontroli. Złożyliśmy kompleksowo wszystkie dokumenty, które były potrzebne, z wyjaśnieniem, z harmonogramem naprawczym. Nie zostało to uwzględnione przez władze centralne, została uwzględniona tylko i wyłącznie likwidacja koła. Proszę Pana, czy przed rozpoznaniem odwołania koła łowieckiego od uchwały, czy dano Panu możliwość wypowiedzenia się po złożeniu przez Państwa odwołania? Wysoki Sądzie, nasze koło zostaliśmy zaproszeni jako zarząd do stawienia się do Ostrołęki na posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej celem ewentualnego wykluczenia naszego koła zrzeszenia. Po dojechaniu na to spotkanie, oczywiście zostałem zaproszony, żebym sobie usiadł, tak, przed wszystkimi usiadłem jak najbardziej i w tym momencie Wysoki Sądzie przewodniczący, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej zapytał się, czy wiem, po co przyjechałem. Tak, powiedziałem, że wiem. To spotkanie zostało nagrywane. Na tym spotkaniu był oczywiście pan Jenoch i powiedział tak, no to dobrze, jak wiem, po co przyjechałem na to spotkanie, to dobrze, on teraz przechodzi do punktu następnego wykluczenia koła zrzeszenia. Ja mówię, zaraz, zaraz. A wysłuchanie, no i była burza. Co ja sobie myślę? Więc sobie to myślę, że warto byłoby wysłuchać naszej strony. Więc zapytałem się, dostałem oczywiście dużo dokumentów zebranych przez komisję, Okręgową Komisję Rewizyjną. Zapytałem się członków Naczelnej Rady Łowieckiej, czy zapoznali się z tym materiałem. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej powiedzieli, większość, praktycznie, no wszyscy, no nie będę mówił, może prezes się zapoznał Okręgowej Rady Łowieckiej, nie zapoznano się. Dwie osoby w Okręgowej Rady Łowieckiej to są nasi znajomi. Nigdy nie słyszeli, nigdy nie widzieli żadnych dokumentów. W związku z tym
poprosiłem o przełożenie Okręgowej Rady Łowieckiej, aby prezes Okręgowej Rady Łowieckiej dostarczył wszystkim członkom Okręgowej Rady Łowieckiej materiały, z którymi powinni się zapoznać celem osądu, czy zasługujemy być w związku, czy nie. Co to były za materiały? To były materiały z komisji, z Okręgowej Komisji Rewizyjnej. To już nie pamiętam, bo to już było bardzo dawno. Był to dość gruby segregator. W związku z tym Paweł, ówczesny Jenot, dzisiejszy gość tutaj w sądzie, szyderczo zaczął się śmiać i powiedział, to będę miał okazję czytać. Przeczytałem ten cały segregator. I na samym końcu zapytałem tylko członków, czy pamiętają, o czym czytałem. Połowa z nich wychodziła do łazienki, bo to trwało z 3 godziny, z 2,5. Połowa wychodzi... Pan na głos czytał? Tak, na głos, tak. Połowa wychodziła zapalić papierosy. Chodzono, rozmawiano, czytano w telefonach. I po tym wszystkim zostaliśmy po wyczytaniu, zostaliśmy po przeczytaniu, zostaliśmy jako zarząd wyproszeni, no, wyproszeni z pomieszczenia, gdzie się odbywała Okręgowa Rada Łowiecka, że będzie głosowanie. Więc na końcu zapytałem się, czy oni pamiętają w ogóle, co ja czytałem. To zaczęli się wszyscy śmiać. I tutaj był bardzo duży nacisk ówczesnego, obecnego nadal, prezesa Zarządu Okręgowego w Ostrołęce, czyli Łowczego Okręgowego Jenocha, żeby zamknąć tę sprawę natychmiast. Jeszcze cały czas podsuwał karteczki. Cały czas prezes Okręgowej Rady Łowieckiej czytał dosłownie. Poprosiłem nawet na głos prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, żeby dawał możliwość wypowiadania się albo zadawania pytań mi przez Łowczego Okręgowego. Bo ten człowiek w ogóle nic nie robił. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, jest, sądzie. Ja mam takie pytanie. Może Pan wskazać, jakiego rodzaju obwody, jakimi obwodami dysponował koło przed tym, co się wydarzyło? My mieliśmy 3 obwody. Jeden w Płońsku, obwód typowo polny, ale 2 obwody leśne były wspaniałe obwody. Na tle Zarządu Okręgowego w Ostrołęce i w bliskości do Warszawy posiadaliśmy najlepszy zwierzostan. Może Pan to opisać? My się zwracam uwagę, że Pan wykracza poza tezę, to jest przesłuchana strona. Te okoliczności były już wyjaśniane przez innych świadków, więc nie ma potrzeby, Nie, sąd przesłuchuje stronę na te okoliczności, na którą stronę powodowa zgłosiła, aby na sprawie wskazać, że już inni świadkowie zeznawali na temat obwodów. Dobrze. Czy ma Pan wiedzę na temat tego, czy koło dostało jakieś wyróżnienia, jakieś nagrody? Tak, nasze koło w 2015 roku, jak tutaj dzisiaj wspominano, odebrało złoty medal zasługi. Się dziwię z ust Łowczego Okręgowego, że główna kapituła przy zarządzie głównym, gdzie pod nią podlega pod kapituły Naczelna Rada Łowiecka, która później nas wyklucza, i zarząd główny z Łowczym Krajowym, że kapituła w ogóle nie analizuje materiału. Czyli co, kapituła podpisuje to, co dostaje? Bo ja rozumiem, na szczeblu koło może wnioskować, tak, uchwałą walnego o prośbę nadania medalu, ale od tego jeszcze jest przecież zarząd okręgowy po drodze i zarząd główny, łącznie z kapitułą. Jeżeli materiały, znaczy dokumenty, jeżeli finansowe problemy ma koło, jeżeli z gospodarką łowiecką ma koło, to ja rozumiem, że żaden organ nie dopuści nawet do tego, aby dać wyróżnienie. A cóż mówić, złoty medal? Nigdy nie mieliśmy ani brązowego medalu, ani srebrnego medalu. Dostaliśmy najwyższe odznaczenie. I to z okresu, w którym tak bardzo nas naciskano, tak nam bardzo zarzucano nieprawidłowości gospodarcze. Więc nie wiem, kto nadaje. Być może pani księgowa nadaje tylko okręgowa medalu. Czy w ramach działań naprawczych były jeszcze podejmowane jakieś kwestie dotyczące np. szkód, jakichś łowieckich albo odszkodowań, takie kwestie dotyczące? Tak. Tutaj kilkakrotnie na rozprawie są podnoszone kwestie wypłaty odszkodowań rolnikom. I nie zgadzamy się z tym, ponieważ to na nas wywierają rolnicy. Jeżeli rolnik, tutaj pan
łowczy okręgowy Jedok powiedział, że po 4 miesiącach zostaje wypłacone odszkodowanie od rolnika. Tak, bo innej możliwości nie ma. Jeżeli chcemy porozmawiać z rolnikiem, jedziemy szacować szkodę, my tą szkodę fizycznie widzimy, widzimy jej wymiar, widzimy ewentualność kosztów, ale rolnik mówi nie, on sobie nie życzy, on wręcz odwrotnie, on nie przyjmie tych pieniążków, bo on nie wie, jak się zakończy sezon. Jeżeli on dzisiaj przyjmie coś, co jest warte 200 zł, a po zbiorach ta uprawa będzie kosztowała 500, w związku z tym ten rolnik będzie stratny. To nie była presja nasza i jakby przestrzeganie statutu albo prawa łowieckiego. Nie, musieliśmy uszanować. Jeżeli my jako myślimy, mamy polować w wodach polnych i mamy szanować rolników, jak to Polski Związek Łowiecki świetnie opowiada, to mamy też uszanować ich decyzje. My nie zaniechaliśmy wypłaty, ale dostosowaliśmy się do prośby rolnika i to raczej powinno zasługiwać na jakieś kurde pochwalenie, a nie na piętnowanie. A czy tam były w ramach tych zaleceń były wskazywane jakieś konkretne daty, jakie to być wykonane? Zalecenie kontrolne, to przedostatnie zalecenie kontrolne mieliśmy zrobić w miarę w krótkim czasie, w miarę to był czas do końca lutego. I tak też zrobiliśmy, jak mówię, nie było współpracy, były odmowy, były uchylania się od współpracy, od wysłuchania, składałem stosowne pisma, ale ostatni protokół, który jest, w ogóle nie ma terminu swojej wykonalności. Odbierając go od łowczego okręgowego, stwierdził, że no potwierdzamy to, co jest, dobrą wolę widzimy, sprawy na pewno załatwimy pomyślnie dla wszystkich, proszę sobie powoli, jako nowy zarząd, zapoznać się z dokumentami. Ja mówię, co jest w pierwszej kolejności, co sobie życzymy. Umówiłem się z łowczym okręgowym z dokumentami na taką już można powiedzieć większą, dostarczenie większej ilości dokumentów, jak żeśmy przeprowadzili te naprawy, ale niestety no, został odwołany, bo był nieefektywny i został powołany Paweł Jenok, który tak naprawdę nie chciał przyjąć ode mnie tych dokumentów, stwierdzając, że to jego poprzednik się ze mną umawiał, wszystkie umowy poprzednika jego nie obligują i będzie ze mną rozmawiał, jak on widzi tę naprawę. No. I złożyłem u łowczego okręgowego Jenocha chęć naprawy, no, oczywiście z zaznaczeniem, że współpraca z nim będzie wyglądała być może poprawniej. No i już później była lawina tak, naszych nieszczęść. Była okręgowa rada łowiecka, gdzie nas wykluczono ze związku. Nie dano w ogóle nam szans naprawy. Pisałem jeszcze mogę w Wysokim Sądzie wspomnieć do tych protokołów. Mamy u siebie dokumenty wysłane do ministra środowiska ówczesnego Jana Szyszki, świętej pamięci. Mamy dokumenty wysłane do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o interwencję w formie nadzoru nad Zarządem Okręgowym w Ostrołęce, aby Zarząd Główny i minister w formie nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim pomógł nam dogadać się, albo zmusił nawet wprost Zarząd Okręgowy do współpracy. Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi, tam były też zarzuty dotyczące upoważnień do wykonywania polowań, dotyczących polowań zbiorowych, dotyczących jakichś nieprawidłowości związanych z tym, kwestii druku ścisłego zarachowania, czy w tym zakresie były jakieś działania podejmowane? No tak, mieliśmy uchybienia, gdzie łowczy okręgowy w pewnych odstrzałach z pewnego roku nie zgadzał się z zapisem, z numeracją odstrzału. Czyli dla niego odstrzał to jest 1, 2, 3, 4, 5. A my w jednym roku wprowadziliśmy odstrzał 1A, 1B, 1C. Niczym to nie zmienia. Ale dla niego to były tylko cyfry ważne, a literka już jest bez znaczenia. Więc tutaj mieliśmy ten spór. Powiedzieliśmy, że to naprawimy, ale w tym nic złego nie ma. No, jak jest 1A, to przecież innym odstrzałem jest 1B. Jest numer zachowany. I cyfry, i alfabetyczny.
Więc tutaj, ale my mieliśmy wszystko na nie. To nie było tak, że te kontrole wynikały same z siebie. One były tak celowane, żeby nas zlikwidować. I tutaj, bo z perspektywy czasu wiele osób na zewnątrz, mogę jeszcze powiedzieć w Wysokim Sądzie tak, miesiąc temu, nawet niecały miesiąc temu, został odwołany prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Rafał Malec. Rafał Malec jest moim kolegą, mogę powiedzieć, że nawet bardzo dobrym. I analizując jako prezes Naczelnej Rady Łowieckiej dokumenty naszego koła, wprost miesiąc czy półtora temu powiedział, że wszystko jest naciągane, to wszystko jest w bałach. Zostaliśmy wykluczeni, bo mieliśmy zostać wykluczeni. To są słowa byłego od miesiąca prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Stwierdził, że jak najbardziej pomoże nam w wyjaśnieniu tej sprawy, pomoże nam wrócić do związku. Ale wie, że to zostało zrobione na zamówienie. Wie, jakie osoby za tym stały. Dobrze, jakby pan określił te uchybienia, które były wskazywane w tych protokołach kontroli? Wypowiadał się tutaj pan Pasternak. On najlepiej potrafi ocenić materiały. Komisja okręgowa, komisja rewizyjna składa się z amatorów. Ani wtedy nie było w tej komisji osób, które mają jakąś wiedzę. Jeżeli kierowca tira jest przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej, jeżeli jeden z bezrobotnych jest członkiem komisji rewizyjnej, to być może oni faktycznie są douczeni, ten protokół z kontroli ma jakąś wartość, no ale ten protokół... Pana, czy będzie pan odpowiadał na pytania? Tak. No to pytanie było, jak pan ocenia te uchybienia wskazane w protokół? No właśnie, tak oceniam, że nie fachowcy sporządzili taki protokół. Nie było dalszej oceny. Każdy może, zasiadając w komisji, napisać sobie co chce, ale ktoś powinien to jeszcze zweryfikować, szczególnie w Wysokim Sądzie w takim kontekście, że koło ma być wykluczone. To nie są żarty. Pozbawiając koła bycia w środowisku, to jest najwyższa kara. U nas nie zastosowano żadnej kary. Czy zostały wskazane, istniały, czy one nie istniały? 50% w protokole uchybień nie istniało lub zostało wyolbrzymione. Ja już podsumuję. Czy uważam, że pan to, że to są narażące naruszenie przepisów, jeżeli chodzi o te z punktu widzenia ustawy prawowieckie, statuty i tak dalej, te uchybienia, które zostały wskazane w tych protokołach? W Wysokim Sądzie nie mieliśmy ani postrzelenia człowieka, ani zastrzelenia człowieka. Wszystkie uchybienia, które nam zarzucano, ja uważam jako przedsiębiorca, że to są uchylenia akceptowalne przez każdy podmiot gospodarczy. Ba, my w kole łowieckim nie jesteśmy ani księgowymi, ani jesteśmy łowczymi okręgowymi, jak kolega Jenoch na wypłacie, na wynagrodzeniu. My jesteśmy amatorami. Robimy jak najlepiej, ale jeżeli zarząd okręgowy chce przestrzegać, respektować tego wszystkiego, to powinien dać nam możliwości. Czy kiedykolwiek koło dostało zaproszenie jakiekolwiek w Polsce na jakieś szkolenie? Nie. Nie praktykuje się. Rozumiem, oczekiwania są, można je mieć wielkie, ale trzeba też dać, jeżeli jest narzędzie kary, to narzędzie szkolenia powinno też istnieć. Sporo dokumentów zaginęło. Tak. A czy z tego powodu sporządziliście państwo jakąś notatkę, protokół przed rozpoczęciem procesu, gdzie byłoby zapisane, co się stało z dokumentami, w jakich okolicznościach zginęły? W Wysokim Sądzie. O tym został powiadomiony członek zarządu głównego, pan świętej pamięci, pan Jasiński i brat pana Pawła Piotr Jewa, późniejszy łowczy krajowy. Nie było żadnej notatki, nie było z nami rozmowy. Ale czy jakiś dokument na tę okoliczność stworzyliśmy? Nie stworzyliśmy, zostaliśmy wykluczeni i wtedy szukaliśmy pomocy. Jak jako koło, jako zarząd w desperacji, jak może być, że komuś się podobają obwody, ludzie z zarządu głównego mają ochotę polować pod Warszawą, bo w tym czasie należy przypomnieć, że powstała obwodnica
trasa szybkiego ruchu do Wyszkowa, więc dojazd z Warszawy trwał 20 minut. Nie, nie, nie mamy takich dokumentów, ale jestem świadkiem, osobiście upominałem się, informowałem członka zarządu okręgowego o tym, że dokumenty zostały nam oddane w połowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa, zająć miejsce. Są posłowie. Dopuścić do dokumentów na okoliczne treści. Przewodnicząca uprzedzał zamiarze zamknięcia rozprawy. Czy przed zamknięciem rozprawy jakieś dalsze wnioski? Tak, Wysoki Sądzie. W związku z zeznaniami świadka Marcina Sobolaka wnioskuję o dopuszczenie w charakterze świadka pana Grzegorza Sobolaka oraz pana Piotra Jelocha na okoliczności, o których dzisiaj świadek wspominał, czyli po pierwsze rozmów z Grzegorzem. Wysoki Sądzie, ja w pełni podtrzymuję stanowisko dotychczasowe złożone w odwołaniu. Wnosząc, jak zostało sformułowane w treści odwołania, o uchylenie w całości zaskarżonej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej oraz poprzedzającej uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej, ewentualnie, jak to sformułowałem, o ustalenie, że Wojskowe Koło Łowieckie powstaje w stosunku prawnym członkostwa. To żądanie zostało włączone do pewnego rozwiązania i to jest osobna sprawa z tego założona. Tak, to jest Wysoki Sądzie, natomiast jakby, tak jak wskazywałem w późniejszych pisach procesowych, miało to na celu takie sformułowanie, że czynnik było spowodowane treścią artykułu 33 ust. 6 ustawy Prawo o Łowieckiej Powiedzki, który w żaden sposób nie precyzuje, w jaki sposób sąd, rozstrzygając odwołanie, ma rozstrzygnąć kwestie dotyczące przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Wysoki Sądzie, w pełni w związku z tym podtrzymuję stanowisko zaprezentowane w toku tego postępowania. W toku tego postępowania zeznawało wielu świadków, którzy przedstawiali okoliczności dotyczące funkcjonowania, dotyczące prawidłowości prowadzenia gospodarki łowieckiej przez koło łowieckie ZLOK. Wskazywali również na to, jakiego rodzaju były to uchybienia, że były to uchybienia drobne, były to uchybienia błahe, a jak w szczególności wskazał świadek zeznający na dzisiejszej rozprawie, pan świadek Pasternak, że gdyby tego rodzaju uchybienia miały być powodem do sankcji, jako jest wykluczenie z Polskiego Związku Łowieckiego, to kilkanaście albo kilkadziesiąt kół powinno w ten sposób zostać wykluczone. Wskazał on również dzisiaj, że w ciągu 15 lat, kiedy pracował, nie zdarzyła się taka sytuacja, aby wykluczono z Polskiego Związku Łowieckiego koło łowieckie. W związku z tym, Wysoki Sądzie, wydaje się, że nie można przejść obok tych okoliczności dodatkowych, na które tutaj w sposób dosyć jasny wskazywało większość świadków, na te okoliczności dodatkowe, jakie związane były z tym, jakiego rodzaju charakter miały te obwody, ze względu na ich położenie, ze względu na to, iż znalazła się grupa osób, która chciała po prostu pozbawić tych obwodów polskiego koło łowieckiego ZLOK. Jeżeli byłaby to inna sytuacja, jeżeli nie byłoby tutaj jakiegoś drugiego dna, jak się mówi potocznie, to trudno uznać, że w oparciu o takie uchybienia dotyczące chociażby prowadzenia jednej książki dla dwóch obwodów, które, jak zeznawała strona, były przydzielone drogą, czy też kwestii dotyczących prawidłowości zarachowania konkretnych prac na poczet składki wpisowego, można potraktować jako uchybienia tego rodzaju, które mogłyby być potraktowane jako uchybienia, które dyskwalifikują w zasadzie takie koło z punktu widzenia naszego funkcjonowania. Pan prezes się wskazywał na okoliczności, iż faktycznie członkowie koła i władze koła wykonują wszystko zgodnie z najlepszą wiedzą. Może się tak zdarzyć, że z uwagi na fakt, iż nie są specjalistami w danej dziedzinie, popełniają jakieś uchybienia. Jednakże tutaj, jak zostało to wskazane, były próby porozumienia się z zarządem okręgowym, jak również próby przedstawienia stanowiska i podjęcia działań naprawczych w celu tego, aby te
uchybienia w przeszłości nie miały miejsca. Te drobne uchybienia w przeszłości nie miały miejsca. Jednakże sytuacja, jaka została tutaj przedstawiona, wyraźnie wskazuje, że brak woli współpracy wynikał właśnie z tego, że no, takie było założenie, żeby to koło pozbawić tych obwodów. No i to była jedyna, tak naprawdę najskuteczniejszy sposób i metoda, żeby ten cel osiągnąć. Po prostu doprowadzić do wykluczenia koła z PZD-u. Wysoki Sądzie, wydaje się, że ilość świadków, jaka zeznawała i przedstawiała te okoliczności, no, świadczy sama za siebie. Nie sposób pominąć tutaj tych wszystkich aspektów, jakich wspominano, dodatkowych, chociażby wskazywano przez pana Pasternaka okoliczność, iż de facto uchwała Zarządu Okręgowego była przygotowywana, czyli konsultowana na etapie, nazwijmy to, organu drugiej instancji, tak? I te działania były podejmowane w sposób tak rażący, że wydaje się, że no, nie sposób tutaj pominąć milczeniem, że ta procedura nie powinna zostać w ten sposób zastosowana. W związku z tym, Wysoki Sądzie, wnoszę o uwzględnienie orzeczenia w całości i zwiększenie kosztów postępowania. Dziękuję. Dziękuję. Wysoki Sądzie, ja wnoszę jak dotychczas, czyli oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Chciałam zwrócić uwagę, że w istocie rzeczy ten proces dotyczył dwóch elementów. Pierwszy element formalny, czy uchwały zostały podjęte w prawidłowym trybie i czy zachowano odwołanie w prawidłowym trybie. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na element dosyć istotny. Przypomnieć, że Okręgowa Rada Łowiecka jest, jak wspomniano dzisiaj na sali, organem demokratycznym, który składał się z kilkunastu osób. I po drugie, że te osoby miały możliwość i słuchały zapoznania się ze stanowiskiem prezesa Łowieckiego, a nadto z odpowiednimi dokumentami, które były im relacjonowane przez kilka godzin przed podjęciem stosownej uchwały. Następnie została podjęta uchwała o wykluczeniu koła, a następnie w trybie nadzoru Naczelna Rada Łowiecka zdecydowała o utrzymaniu uchwały w mocy. I to jest aspekt formalny. Aspekt materialny natomiast dotyczy treści obu uchwał, które z kolei wiążą się z treścią protokołów pokontrolnych. I z nich wynikają, zresztą niekwestionowane dzisiaj, aż w 50%, jak usłyszałam, przez stronę powodową, uchybienia. Uchybienia różnej natury, uchybienia dotyczące i roku 2013, ale konkretnie też 2016 i co zrobiono w nim w roku następnym przed podjęciem uchwały. Można oczywiście upatrywać, tak jak strona powodowa próbuje przekonać Wysoki Sąd w tym działań nacechowanych chęcią zabonu tych obwodów, które są bardzo korzystne dla innych myśliwych, innych ewentualnych działań, które nie licują, byłyby nieetyczne, natomiast są to jedynie podejrzenia strony powodowej, które nie zostały skutecznie udowodnione. Stąd też mój wniosek o przesłuchanie świadków wiązał się z tym, ale jednocześnie myślę, że przekonuje mnie, że być może nie ma większego znaczenia, kiedy świadek mówi, że on tak zasłyszał, ale w gruncie rzeczy tam finalnych dokumentów nawet nie widział. Nie widział i nie pamięta protokołów kontroli, a nie pamięta nawet również, myślę, że to może nie do końca też przypadek, ale po prostu, no chociaż myślę, że to może po prostu zła pamięć, świadka, który uczestniczył w kontroli 2013 roku, wyniki tej kontroli były bardzo negatywne, a on ich po prostu nie pamięta. I w istocie rzeczy chodzi o ocenę, czy te uchybienia były rażące, czy były jedynie niewielkie. Ja Wysoki Sądzie po analizie tych uchwał i wyników kontroli dochodzę do wniosku, że one były rażące. Trudno mówić o tym, szczególnie jeżeli pan prezes dzisiaj zeznał na sali, że jest przedsiębiorcą, biznesmenem, zarzuca się tutaj niewłaściwe prowadzenie kwestii finansowych, rozliczeń. To jest podstawowa kwestia działalności finansowej, bo ona rodzi najwięcej wątpliwości. Druga sprawa, która jest dosyć zaskakująca w takiej sytuacji, w której ciężar dowodu spoczynała na stronie powodowej, to tłumaczenie, że dokumenty zaginęły.
dokumenty zaginęły i nie mamy żadnych informacji, co się z nimi stało. A dopiero dzisiaj na sali sądowej, czy w wcześniejszych pismach przygotowawczych, możemy się dowiedzieć, że jakiekolwiek dokumenty zostały przekazane, czy księgi były prowadzone właściwie, ale zaginęły. Jest to wobec tego w Wysokim Sądzie kwestia oceny aktywności w zakresie ciężaru dowodu, który spoczywa po stronie powodowej. Po analizie dokumentacji i po wypowiedziach strony powodowej, a także zeznaniach świadków, ja stoję na stanowisku, że powództwo powinno zostać oddalone, dlatego że uchybienia w kole łowieckim były i miały ono poważną naturę. Mówię o tym dlatego tym bardziej z naciskiem, że występuję jako fachowy pełnomocny prawnik i z tych protokołów wynika jasno, że prawo łowieckie, w tym statut, przepisy ustaw, ustawy i aktów wykonawczych były naruszane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.